Witam bardzo Państwa. I zapraszam. Tak krótko na wstępie, wczoraj osobiście chciałem zobaczyć co u pacha, który bije rekord. I zobaczyłem go w takim stanie, zupełnie obnażonego. O, dzień dobry, Bezi. Co tutaj się do cholery stało? Ja nie wiem. Przyszedłem tutaj wczoraj wieczorem i chciałem być przy nim. No chyba mnie rozumiesz. Pedał. Słucham? Lepiej zanieś go do szpitala. Okej. Wrzut nas zdenerwował, więc pokażemy jedną z prywatek, jakie urządza z innymi kopaczami wieczorami. Spierdolony kamerzysta. Spierdalaj. Nasz operator kamery nie doznał większych obrażeń, ponieważ wrzut był najebany. Za chwilę pokażemy Państwu, jak pewien rolnik bezczelnie się zachowywał w pawilonie. Lecz przed tym reklama. Tesco dla Julii i Menevi. Ursus 1500-1900 rekomendowany przez Andrzeja. Silnik to jeden koń, ciągnący traktor. Ma pedały po to, żeby cię nogi bolały, jedno i dwucalowe koła, siedzisko z azbestu, sztuczne światełka, maksymalna masa kierowcy to 20 kg, cena to 30 tysięcy złotych, jak kupicie to dostaniecie gratis kierownicę i przyczepkę z autografem Andrzeja. Dzień dobry panie rolniku. Jak dzisiaj tutaj rynek? Wielki dzisiaj rynek? Co ja tam wiedaju tam rynek tam? Ja nie znaju. Od rana u sklepie napili się. Daj 10 zł, no. Pożycz, k***a. A czym pan, panie rolniku, przyjechał na rynek? No daj 10 zł, no. K***a daj, no. Już mój tam przyjechał, k***a. Gdzie przyjechał? Daj 10 zł, k***a. Mówię, to piwo muszę, k***a, i wyjizać, k***a, jeszcze. Bardzo bym prosił, żeby pan tak wulgarnie tutaj nie wyrażał się, bo tutaj właśnie będą słuchacze mieli potem duże pretensje z tego tytułu. Co mnie, k***a, tam słuchacze, tam. Mówię, daj 10 zł, żeby k***a piwo wypił, no. Co, k***a? Ham? Nie ma? Ale ja 10 zł nie posiadam, gdyż ja nie mam rolniczego wyrazu twarzy takiego jak pan. Co, k***a? 10 zł daj, k***a, mnie tam, że k***a rolniczy, nie rolniczy. Jak k***a ja do chaty przychodzę, mnie pod ścianą już stajać u chaci, u mnie tam nie ma. Ja z tobą jeszcze dobro gawaru na razie, ja stary, jakby przepierdolił po mózgach, dopiero by wiedział, k***a, no daj 10 zł, no k***a. Jak wyżej powiedziałem, już nie mam 10 zł i niczego nie dam. No oddam, k***a, te 10 zł tam, no. Znasz, k***a, Janka. K***a, syn mój, no. K***a, jutro da tobie, k***a, toż. On, k***a, to ja, no. Znasz, k***a, Janka. K***a, syn mój, no. K***a, jutro da tobie, k***a, toż. On, k***a, to ja odda, no. No daj, k***a, bo jebie. Wczoraj, k***a, napili się. Muszę, k***a, polecić się, no daj, k***a, no. Toż, k***a, oddam, no. Chuj, k***a. No, k***a, oddam, no! A ty, jebana. Jednak nasz reporter był nieugięty i udał się za rolnikiem w celu sprawdzenia jego dalszych posunięć. Rolnik udał się za sklep, gdzie wykonując napad na drugiego rolnika, zabrał od niego nieznaną kwotę pieniędzy i w
wszedł do sklepu, czyli pawilionu, gdzie wykazał się brutalnym chamstwem i arogancją. Z drogi, kurwa! Spierdaj mnie tu, stąd, kurwa, chamie ty! Jedno piwo poproszę dla mnie dać! 11500! A co mnie tutaj takim głosem, kurwa, 11500? Gdzie 11? Tyle groszy! Gdzie tam jedyna... Gdzie jedno złotołku mogę dać? Tam więcej nie dam, nie chuja! Proszę mi tutaj opuścić ten sklep! Dlaczego pan tak wulgarnie unosi się tutaj do mnie? Zamknij mordę, ty kurwa stara, jak mówię, kurwa, daj piwo! Proszę wyjść! To mnie kurwa piwo ma być! Do sklepu! Kurwa! Natychmiast proszę wyjść! Jak chcesz, kurwa, ty, ale daj dla mnie 10 zł, to kurwa wyjdę, no! Daj, kurwa, 10 zł, no! Rozwścieczony rolnik opuścił sklep i trzaskając drzwiami powiedział jeszcze na całą mordę pod sklepem. Kurwa, człowiek całe życie, kurwa, zapierdala, przychodzi, kurwa, na piwo, jeszcze, kurwa, piwo nie chce odemknąć, kurwa. Idę do chaty, kurwa, uwalę się do wera, kurwa. Przypominamy jednocześnie wszystkim telewidzom, że historia ta została nagrana na żywo. Nie zostały tu użyte żadne sztuczki nasze. Oczywiście było to na żywo w pawilonie. Możecie się zapytać ekspedientek. Oczywiście zbieżność nazwisk i miejscowości może być całkowicie przypadkowa. Dziękujemy za ten materiał. Teraz pokażę Państwu, jak Diego mnie zdenerwował. Aha, dzieci niech idą spać. Otóż szedłem sobie wieczorem, gdy nagle... Dobra, słuchajcie. Kiedy cena jest za mała, to bez jemu staje pała. Bezi lubi dawać dupy, kiedy chodzi na zakupy. Za bochenek chleba Bezi zajrzy tam, gdzie trzeba. To przysłowie nie jest głupie, Bezi grzebie palcem w dupie. Nigdy nie bądź zbyt uparty, kiedy Bezi jest otwarty. Kiedy Bezi się nie złości, jego dupa w gotowości. Bezi anal ma rozparty, gdy przegrywa z tatą w karty. Bezi ma dziś urodziny, będzie trzypał pół godziny. Au, Goldie. To wszystko na dzisiaj. Żegnam Państwa.